9. Dobrze. Taka masz? To za siebie. Dasz radę? Tak. Trzymać? Żebyś tak, to później pokazał. Szanowni Państwo, koszyk podstawowych produktów. Koszyk, który codziennie polska rodzina ma na swoim stole. Podstawowe produkty. Masło, ser, chleb, trochę warzyw, owoce. Od kilku miesięcy, co roku robimy tutaj przy Hali Mirowskiej w Warszawie zakupy. I co roku, od 2 lat, ten koszyk jest coraz droższy. Można powiedzieć śmiało, Polki i Polacy z drożyzną żyją na co dzień. Drożyzna stała się czymś, do czego się przyzwyczailiśmy, ale to nie oznacza, że drożyzna musi być naszą codziennością. Za ten koszyk podstawowych produktów zapłaciliśmy w kwietniu bieżącego roku, na tydzień przed świętami, 179 zł. Drożej w porównaniu do koszyka takiego samego, sprzed roku, z kwietnia 2022 o 35 zł. Drożyzna i inflacja pokrzyżowały plany wielu Polakom. Będzie na stole wigilijnym, na stole wielkanocnym dużo, dużo drożej. Wigilia 2022 roku była droższa o 18%. Dzisiaj rok do roku święta wielkanocne będą droższe o 25%. Tyle podstawowy koszyk drożyzny związanej z zakupami poszedł do góry. Wprawia to w dobry nastrój pana Glapińskiego, pana Morawieckiego, panią Semeniuk, pana Patkowskiego. Wszystkich, którzy dzisiaj odpadają za inflację, bo oni mówią, że inflacji nie ma. Oni nie chodzą na zakupy. Oni śmieją się Polakom w twarz i mówią, że zakupy nie są żadnym problemem. To my zapraszamy. Pójdźmy razem na takie zakupy. Spotkajmy się na takich zakupach tutaj pod Halą Mirowską. Kupmy podstawowe produkty i niech każdy zobaczy, ile dzisiaj trzeba wydawać. Pan Morawiecki doprowadził do najdroższych świąt wielkanocnych od dekad. Święta wielkanocne będą nie tylko najdroższe, ale najbardziej ubogie. Ten stół wielkanocny będzie opustoszały z wielu produktów, dlatego że Polaków na nich po prostu nie stać. Z posłem Trelą dzisiaj chodziliśmy tutaj i robiliśmy te zakupy. Podeszła do nas pani i powiedziała: nie mam za co kupić podstawowych produktów, bo wybrać muszę pomiędzy tym, co kupuję za i płacę za leki, albo za rachunek, albo za prąd, za gaz. Olej, jabłka, cebula. My mówimy, to może wybór. Łatwiej będzie, jeżeli pani po prostu postara się kupować taniej. Ona mówi, nie ma już taniej. Nie ma już taniej. Z łzami w oczach powiedziała do nas: mam prosty wybór. Chodzić i prosić o jedzenie na święta albo płacić za rachunki. Nikt nie chce takich świąt. Nikt nie chce takiego czasu. Drożyzna, inflacja w Polsce oszalała, bo Morawiecki, Kaczyński, Ziobro między sobą się kłócą. Po pieniądze z Unii Europejskiej nie sięgają. A my Polacy, ludzie, którzy te zakupy muszą codziennie realizować, płaczą i płacą, bo innego wyjścia nie ma. Szanowni Państwo, ten podstawowy koszyk zakupowy. Myśmy tutaj byli pierwszy raz 26 listopada 2021 roku. I dokładnie za te same produkty zapłaciliśmy 82 zł i 70 groszy. Minęło półtora roku, niemalże półtora roku. I za ten sam koszyk zakupowy, za te same produkty, masło, szynka, ser żółty, jabłka, pomidory, zapłaciliśmy ponad 100% więcej. Dlatego pokazujemy to i mówimy, że te mrzonki, te opowiastki premiera Morawieckiego, prezesa Glapińskiego, że nie jest drogo, że tak naprawdę są produkty, które są tańsze, są nieprawdą. Są wierutnym kłamstwem. Nie ma dzisiaj produktu, który rok do roku zaczyna tanieć. Gdzie jest tanie? Ja nie wiem, gdzie Adam Glapiński robi zakupy. Ja nie wiem, co Adam Glapiński kupuje. Ale ja wiem, ile Adam Glapiński zarabia. Szanowni Państwo, Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, zarabia 3600 zł,
ale na dzień. Jednego dnia Adam Glapiński zarabia tyle, ile w miesiąc zarabia nauczyciel. To jest naprawdę przerażające, że taki człowiek chroni polską złotówkę, że taki człowiek miał czelność rok temu wyjść i powiedzieć, że my jesteśmy na płaskoniżu, płaskowyżu, wszystko jest za nami, teraz już będzie tylko lepiej. Panie prezesie, nie jest lepiej. I my pana zapraszaliśmy już wielokrotnie, dzisiaj zaproszenie ponawiamy. Proszę przyjść z nami tutaj na Halę Mirowską, wejść do kupców, porozmawiać z nimi, porozmawiać z ludźmi i powiedzieć, dlaczego kilogram pomidorów kosztuje 32 zł. Dlaczego kilogram pomidorów kosztuje 32 zł? I ludzie, którzy chodzą po tym targu, zastanawiają się, czy kupić 3-4 jajka, czy kupić jednego, czy może dwa pomidory, bo takie są dzisiaj wybory. A Adam Glapiński, który zarabia 3600 zł każdego dnia, on nie ma z tym problemu, bo on jest za jedną dniówkę w stanie kupić sobie jedzenie na cały miesiąc. Ale co ma powiedzieć emeryt, który na cały miesiąc ma 1600-1700 zł emerytury? Jak on ma się porównać z Adamem Glapińskim, który mówi, że tak naprawdę jemu też było kiedyś źle, ale dzisiaj na te starsze lata zarabia dużo lepiej. Panie prezesie, zarabia pan rocznie 1 300 000 zł. Pan uważa, że to jest trochę lepiej? Chce pan wyjść na ulicę i pokazać nam, kto tyle zarabia? Podobno prezes Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych mniej od pana zarabia. Pan zarabia więcej niż szef Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę coś poprzestawiane na głowie. Wam żyje się znakomicie. Wy uważacie, że jest wszystko cudownie, ale ulica, ludzie na ulicy, szczególnie przed świętami, uważają, że jest dramatycznie. I my pewnie będziemy na tym targu jeszcze za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące i będziemy pokazywać, że państwo kłamiecie, że państwo nie robicie nic w tym kierunku, żeby było lepiej. I na sam koniec, nie wmawiajcie ludziom głupot. Jeżeli inflacja jest 16%, to nie znaczy, że cokolwiek staniało. To znaczy, że cały czas drożeje, tylko średnio o 16%. I każdy wam to powie. Żeby było taniej, musi być deflacja. Inflacja musi być ujemna. A żeby ceny nie rosły, inflacja musi wynosić 0%. A do tego, żeby wynosiła 0%, jest naprawdę droga nie tygodni, nie miesięcy, tylko pewnie lat. I to jest wasza 8-letnia odpowiedzialność. Odpowiedzialność prezesa Kaczyńskiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest tablica hańby Prawa i Sprawiedliwości. A to jest koszyk potrzeb zwykłego człowieka. Panie premierze Morawiecki, przeproście Polaków za drożyznę, bo można z nią było walczyć, a wy zostawiliście Polaków samych sobie. Nie ma na to zgody, bo z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień ceny szaleją, a wy macie dobre nastroje.